Barwa to największa duma tego instrumentu, pisał brytyjski flecista Charles Nicholson. To właśnie barwa fletu stanowi o jego wyjątkowości. Sięgając do historii, to ona była przyczyną szybkiego wzrostu popularności tego instrumentu zarówno wśród muzyków, jak i słuchaczy. Obecnie możliwości techniczne tego instrumentu są niemal nieograniczone, zaś możliwości barwowe są rozszerzone o różne rodzaje i wielkości fletów. W naszej szkole uczymy się na klasycznym, współczesnym flecie poprzecznym. Najmłodsi uczniowie grają na fletach z zakręconą główką, który jest dostosowany do ich możliwości fizycznych. Na grę flecisty składa się całe jego ciało, dlatego nauka gry na tym instrumencie, oprócz najważniejszego, czyli możliwości muzykowania, rozwija także wiele potrzebnych cech przekładających się na inne aspekty naszego życia. Rozwija świadomość ciała, technikę oddechu, umiejętność skupienia się, uczy systematycznej pracy oraz stawiania pierwszych kroków przed publicznością i opanowania tremy. Na samym początku praca opiera się na ćwiczeniach oddechowych oraz ułożeniu zadęcia. Dzięki sumiennej pracy osiągamy coraz więcej swobody podczas gry i możemy poznawać coraz to nowe, piękne utwory. Kiedy mamy jednak ochotę zagrać melodię z ulubionego filmu czy bajki, nic nie staje nam na przeszkodzie. Lubię grać na flecie, bo jest bardzo fajnym instrumentem i ma bardzo ładny dźwięk. Bo mi się podoba jego dźwięk. Bo to jest moje marzenie od przedszkola. Podoba mi się gra na tym ładnym instrumencie. No jest błyszczący. Bo można nowe utwory grać. Lubię grać na flecie, ponieważ podoba mi się jego dźwięk. Bo ma fajny dźwięk i dużo klap, bo fajna muzyka się wydobywa i lubię tę muzykę jak gra. Bo podobają mi się utwory. Lubię grać na flecie, bo fajnie się na nim gra, ponieważ ma bardzo ładny dźwięk. Bo dobrze mi to wychodzi, bo jest fajny. Lubię grać na flecie, bo jak jestem zła lub śmieszna, to mi pomaga. Bo ma fajny dźwięk. Bo sprawia mi to przyjemność.